Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na film z odpowiedziami na pytania odnośnie tego, co mam z tyłu. Czyli odnośnie dekoracji i przygotowania roczku, jak to wyglądało, ile to kosztowało. Wszystkie linki, które będą Wam potrzebne, znajdziecie w opisie. Bardzo dużo pytań dostaliśmy, skąd jest, jak zrobiliśmy i tak dalej, więc wszystko tutaj w tym filmie zawrę. Będę się podpierała Waszymi wiadomościami i komentarzami z Instagrama, ponieważ tam dodałam Wam taki post, gdzie mogliście te pytania zadawać. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest ze mną na Instagramie, to koniecznie musi nadrobić. Link macie w opisie i tutaj wyświetla się mój nick na Instagrama. Tam mam z Wami cały czas kontakt, tam wymieniamy się wiadomościami, tam wymieniamy się doświadczeniem, także bardzo serdecznie Was zapraszam, a tymczasem intro i przechodzimy do tematu odcinka. Pierwsze pytanie, które się pojawiało, to czy organizowaliśmy urodziny sami, czy ktoś nam pomagał? To znaczy, czy była jakaś firma, która zajmuje się organizacją tego typu imprez? Wszystko organizowaliśmy sami, nie mieliśmy żadnej pomocy. Cały jakby pomysł tego wszystkiego i jego wykonanie był tylko i wyłącznie nasz. I udało się, ogarnęliśmy. Bardzo często mówiliście, że myślicie o jakiejś dekoratorce i tak dalej i po zobaczeniu tego wszystkiego pytaliście, czy jesteście w stanie wykonać to sami. Czy ja robiłam to sama, czy mieliśmy jakąś dekoratorkę dodatkowo. Nie mieliśmy żadnej dekoratorki, to co widzicie za mną jest naszym wykonaniem. Właściwie w czwórkę, bo pomagała jeszcze moja siostra i jej mąż w dmuchaniu tych wszystkich balonów, bo jednak zajęło to pół wieczoru właściwie, no ale była przy tym mega frajda. Także jesteście w stanie zrobić to sami. Generalnie w tych linkach, które Wam tam dodaję, jest wszystko niezbędne, aby taką girlandę z balonów zrobić, a cała reszta, jak to poukładacie, to też jest w Waszej wyobraźni, no nie? Jest bardzo wiele inspiracji, które można znaleźć na internecie. Ja sama szukałam gdzieś tam moich inspiracji, na przykład na Pinterestie bądź Instagramie i z tego zorganizowałam jakby swój pomysł i swoją realizację. Nie jest to trudne, wystarczy tylko trochę chęci i gdzieś tam jakaś inspiracja, którą macie w głowie. Najlepiej sobie ją wydrukować. No to skoro już ruszyliśmy temat balonów, no to pytania dotyczyły tego, skąd są te balony. I słuchajcie, taki zestaw, który macie za mną, jest do kupienia. Tutaj są akurat dwa zestawy balonów i one są w różnych wymiarach, rozmiarach. Jak je pompujecie, to jedne są większe, drugie są mniejsze i też sami możecie dopompowywać je na swoje jakby wymiary, które Wam pasują i potrzebujecie. I to jest taki gotowy zestaw. Te zestawy są w rozmaitych kolorach. Tam w tych zestawach już są pokazane inspiracje, jak to można zrobić. Można je kupić zarówno na Allegro, jak i na AliExpress. Na AliExpress są zdecydowanie tańsze, więc jeżeli macie odpowiednio dużo czasu, aby te balony mogły przyjść, no to jak najbardziej warto zamówić sobie i trochę zaoszczędzić na przykład inne rzeczy. Ale jeżeli tego czasu jest mniej, no to na Allegro również znajdziecie takie jakby już gotowe zestawy balonów. Z tym, że patrzcie, czy wysyłka jest z Polski i kiedy ją dostaniecie, czy wysyłka jest z Chin. Bo bardzo często zdarzają się na Allegro sprzedawcy, którzy proponują dany produkt, a i tak idzie on do Was jakby z AliExpress, z chińskich portali, oni zamawiają to po prostu jakby za Was. I tak będziecie musieli na to długo czekać. Zwróćcie na to uwagę i dajcie znać, czy nabraliście się kiedyś na coś takiego, nie popatrzeliście, albo nie było takiej informacji, bo ja parę razy właśnie tak się nacięłam. Jestem ciekawa, czy tylko ja, czy Wy również. Jak zrobić tą girlandę? W zestawie macie taki specjalny łańcuch, który ma takie dziureczki właśnie na balony. I gdy zwiążecie balon, przekładacie ten balon w tą dziurkę i cała girlanda Wam po prostu robi się w taki sposób, jak widzicie za mną. Ona jest na tyle gęsta, że te balony naprawdę robią mega dużą, ogromną całość, także nie stresujcie się, że będziecie musieli jakoś doklejać te balony. Gdy pompujecie je raz większe, raz mniejsze, to ona już daje nam taki trójwymiarowy wygląd, ponieważ tego o to się martwiłam, żeby to po prostu wyglądało jak na zdjęciach, a nie jest to aż takie trudne, jak się wydaje, po prostu raz tak pompujecie, jak
jak chcecie i jak tam Wam się zamarzy, albo ujdzie po prostu powietrze z balonu, to olejcie to, zawiążcie i włóżcie w girlandę i dostaniecie taki nieregularny efekt, bo dzięki temu on jest po prostu bardzo fajny. Warto sprawdzać, czy w danym zestawie macie wszystkie te rzeczy. Jeżeli go kupujecie, na przykład nie z mojego linka, tylko gdzieś tam znajdziecie inny Was interesujący, to sprawdźcie, czy macie ten łańcuch, czy macie te przylepce do balonów, bo gdy w tym łańcuchu zrobili Wam się jakaś dziura, wiecie, prześwit, to możecie dokleić tam jakiś inny balon. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ bez tego łańcucha nie będziecie w stanie zrobić tej girlandy, nie da się po prostu. Musi być coś takiego. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził ten napis z tymi balonami, jak to jest zrobione i jak można po prostu to wykonać. Ten napis jest po prostu kupiony. Kupowałam go na AliExpress i to było bardzo na przypale, powiem Wam, bo kupiłam go i miał on dojść dopiero we wrześniu. Tutaj sprzedawca z AliExpress niesamowicie mnie zaskoczył, bo przyszedł tydzień przed urodzinami, więc byłam niesamowicie szczęśliwa. Jedno takie pudełko kosztowało gdzieś 8-9 zł i do tego była literka. Literki wybieracie sobie sami i komponujecie z nich napisy. Nie ma polskich znaków, bez sieci zy i tak dalej. O wiele taniej jest kupować to na AliExpress. Na Allegro sprawdzałam, bo myślałam, że po prostu szybciej dojdzie i mamy tam gotowe napisy, jak na przykład boy, dziewczynka, I love you, tego typu skomponowane już gotowe pudełeczka. Nie widziałam nigdzie na Allegro, aby móc sobie poskładać to z tych wszystkich liter i zrobić własne zestawy, więc tutaj warto o tym pomyśleć odrobinę wcześniej. No i na Allegro wychodzi to o wiele drożej, bo taki krótki napis kosztuje o wiele więcej, niż gdybyście go sami sobie złożyli na AliExpress i zamówili do domu. Nie są to pudełka najwyższych lotów. No, jak widzicie, one się tutaj już rozklejają gdzieś. Te literki musimy nakleić sami. Wykorzystałam do przyklejenia ich, żeby lepiej leżały właśnie przylepce z balonów. Wydaje mi się, że na jedną imprezę spokojnie wystarczy, a może jak je ładnie poskładam i włożę do pudełka, to i w przyszłym roku się przydadzą, tylko je podoklejam tam, gdzie gdzieś się rozkleiły. W środku są po prostu balony napompowane na takie mniejsze i fajnie, że te balony są wewnątrz, ponieważ nawiązują do całej reszty naszych dekoracji i sami możecie zrobić to tak, jak Wam się gdzieś tam zamarzy. U nas wyszło tak, moja siostra zadbała o piękne połączenie kolorystyczne balonów wewnątrz tych pudełeczek i wydaje mi się, że jest to całkiem fajna, ciekawa dekoracja. To też robi mega fajny efekt na zdjęcia, bo zdjęcia to jest coś, co było u nas najważniejsze w przypadku naszego roczku i te zdjęcia były również dla nas prezentem od gości i naszym prezentem dla gości w ramach podziękowania, ale do tego dojdziemy. Pamiętajcie, zdjęcia to super sprawa. Jak długo zajęło przygotowanie wszystkich dekoracji? No było to jakieś pół dnia. Sumarycznie, z zawieszeniem tego wszystkiego na okno, z nadmuchaniem wszystkich tych balonów, poskładaniem, przyklejeniem tych pudełek i tak dalej. I jeszcze ubraniem stołu. To tyle mogę powiedzieć, że to maksymalnie pół dnia, bo robiliśmy to wieczorem i następnego dnia ubieraliśmy stół i zawieszaliśmy tą girlandę na okno. Bardzo często zadawaliście pytania, jak jest to trudne w skali na przykład od 1 do 10. I uważam, że trudność tego to jakieś 3. No najtrudniejsze było przywieszenie tej girlandy, bo myśmy mieli na tyle fajną opcję, że girlanda była zawieszona na oknie i po prostu przywiesiliśmy ją wiążąc girlandę sznureczkami do karnisza. Jeżeli nie macie tej girlandy na okno, to po prostu tymi przylepcami przyklejacie ją do ściany. I myśmy mieli przyklejoną ją częściowo do obrazów, bo ta girlanda szła jakby po pokoju. To może nastręczyć nieco więcej trudności, bo to trzeba dobrze przykleić, żeby to nam nie spadło w trakcie imprezy. Jeżeli chodzi o odklejenie tych przylepców ze ścian, próbowaliśmy, testowaliśmy, dało radę, natomiast wydaje mi się, że solidniej przywiązana jest właśnie teraz, gdy mamy możliwość jakiegoś karnisza, lampy, czegokolwiek, żeby po prostu przywiesić stricte. No ale pamiętajcie, że jeżeli przywierzacie girlandę na lampę, no to nie włączajcie tej lampy, bo Wam wyszczelają wszystkie te balony, które są dookoła tej lampy, no nie? No bo mimo wszystko okazuje się, że nawet LED-owe żarówki trochę się jednak grzeją. Stół chcieliśmy czymś nakryć, ponieważ stół składaliśmy z dwóch stołów. Mieliśmy gości 16, więc takie już trochę małe wesele nam się zrobiło. I szukaliśmy obrusu. Nie mieliśmy tak dużego obrusu. Mamy jakieś tam świąteczne, ale one są w jakieś tam gwiazdki i tak dalej, więc to generalnie odpadało. Bo jeszcze jak na moje urodziny to się spisało, obrus w gwiazdki
ponieważ mam urodziny w styczniu, tak urodziny w sierpniu nie do końca te gwiazdki mieliśmy jak wytłumaczyć gościom, więc kupiliśmy po prostu jutę. Oto 40 zł, 4 metry i rozłożyliśmy ją na cały stół. Dała mega fajny efekt. Idealnie pasowała pod te zielone balony, pod tam jakieś dekoracje na stół, która była zrobiona z kwiatów Zika, które generalnie cały czas są tam jako moja dekoracja na co dzień. Więc nie było to drogie, było to mega proste, bo załatwialiśmy to w dniu imprezy generalnie. Krzyś pojechał do sklepu i kupił tą jutę, ponieważ nie pomyśleliśmy o tym po prostu wcześniej. Całość tego wszystkiego 5 na 10, spokojnie każdy sobie da radę. Nie mogę sobie umniejszać, że to było aż takie proste, ponieważ trochę się nagibałam, więc tą piątkę sobie daję. Czy mieliśmy catering, czy gotowaliśmy sami? Powiem Wam, że zastanawialiśmy się mocno nad cateringiem, bo jednak 16 osób to dużo osób i baliśmy się, że po prostu będzie za mało jedzenia, że po prostu piekarnik nie pomieści. Też nie mieliśmy możliwości na przykład zrobienia dwóch rodzajów mięsa, ponieważ nie mieliśmy gdzie tego zrobić i upchnąć, ale ostatecznie stanęło, że gotowaliśmy sami i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Był po prostu dwudaniowy obiad, był deser, był tort, potem zimna płyta, alkohol i tak dalej. Dlaczego nie catering? Bo jak przeliczyliśmy to, to mimo wszystko bardziej opłacało się to zrobić samemu i gdy sprawdzaliśmy, jaki catering moglibyśmy wziąć, no to wychodziło smaczniej to nasze. Wiedzieliśmy, że wiemy, co jemy, wiedzieliśmy, że będzie wszystkim smakowało, będzie Mikołajowi smakowało i postanowiliśmy to zrobić sami. Ile zajęło gotowanie? No generalnie cały dzień, no nie? Jak zaczęliśmy gdzieś od godziny 8, no to skończyliśmy dosłownie pół godziny po rozpoczęciu imprezy. Dobrze, że część gości się spóźniła, to mieliśmy jeszcze tą godzinkę zapieprzania po domu. Temat tortu, ponieważ on wzbudził Wasze największe zainteresowanie i za niego też otrzymałam najwięcej komplementów, ponieważ część z Was w ogóle nie wierzyło, że robiłam go sama. Tak, tort w całości wykonałam sama, razem z figurkami, które na nim były. Podkreślę to jeszcze raz, mój mąż w ogóle we mnie nie wierzył, powiedział, że będzie to źle wyglądało i tak dalej, szczególnie po pierwszym słoniu, który wyglądał jak mysza z trąbą. Natomiast potem wyszło lepiej. Ostatni raz lepiłam z takich rzeczy podstawówce chyba. Niezły powrót do dzieciństwa. Nawet patrzyłam, bo na Allegro możemy kupić figurki cukrowe już zrobione. Lwy, misie, coś tam możecie mieć gotowe. Natomiast stwierdziłam, że na pewno zrobię coś takiego jak jest tam, a może wyjdzie mi lepiej. Więc stwierdziłam, że nie kupuję i zrobiłam to sama. Figurki lepiłam osobiście. Lepiłam lwa, słonia, zebrę. Chciałam ulepić całą zebrę, ale słuchajcie, to jest taki smaczek tego wszystkiego. Polepiłam jej z masy cukrowej paski na głowie. Dostałam oczopląsu i po prostu topiło mi się to w rękach. I na całym ciele zrobiłam jej kreski markerem. Takim zwykłym markerem do płyt, no nie? I wszystkim mówiłam, że zebry nie jemy. Po prostu zebrę od razu wypieprzyłam, żeby ktoś mi jej nie zjadł, bo nie wiem, jak zareaguje jego żołądek na marker. No nie było go tam dużo, ale to była zdecydowanie prostsza. Ja wiem, że są farbki do tego typu rzeczy, ale powiem Wam, że no wszystko kupowałam od zera. Gdy ktoś się tym zajmuje, no to ma różne rzeczy, a my musimy kupić to jakby wszystko sami. Jeżeli chodzi o liście, które na tym torcie były, bo one dawały mega efekt, to ja kupiłam specjalne, gotowe takie wykrajalniki właśnie na takie liście. No i je również macie w opisie. One sprawdziły się przepięknie, super to wyglądało. Kupiłam taki silikonowy, wyszło to słabo. Natomiast te, które Wam tutaj dodaję, tam z dopiskiem, że to te, to naprawdę przepięknie wyglądały. Super dawały radę, żeby ustroić ten tort, żeby sobie je tam powyginać, żeby nadać temu tortowi taki szlif bardzo profesjonalny. Więc to naprawdę super. Jeżeli chodzi o zakup lukru, ponieważ pytałyście, jak zrobiłam ten tort, myślałam, że jak kupię sobie ten lukier plastyczny, no to już będę miała z głowy. Okazuje się, że tort nie był aż taki prosty i trochę trzeba było się napocić. I pieczenie tego tortu zajęło takie półtorej dnia. Bo pierwszego dnia piekłam biszkopt, pytaliście się o przepis na biszkopt. Ja go dodawałam wcześniej na Instagramie i tutaj dodaję Wam film, gdzie prawdopodobnie również on jest, jak dobrze pamiętam. Więc tam macie te wszystkie odnośniki, jak go zrobić. I to jest mój biszkopt, który zawsze wychodzi i jest
mega wysoki. Kolejne pytanie to było, jak zrobiłam dwa biszkopty. Czy je kupowałam, mniejszy, większy? Nie, kupiłam specjalnie taką tortownicę, to się nazywa opaska do tortów. I ją możecie zwiększać, zmniejszać w zależności, jaką wielkość tortu potrzebujecie. Zostały nam dosłownie dwa kawałki na dzień następny. Jeśli chodzi o moje rady dla osób, które tak jak ja będą piekły taki tort pierwszy raz. Dobrze nasączcie biszkopty. Nie żałujcie tego, bo generalnie w torcie, aby on był taki, wiecie, mięciutki i przyjemny, blaty, które tniemy i przekładamy masą, muszą być nasączone. Ja do tego używam po prostu wody, cukru i cytryny. Nie chciałam żadnych alkoholowych nasączy, no bo wiedziałam, że też Mikołaj będzie jadł ten tort i było dość sporo dzieciaków, więc nie było to sensu. Natomiast nie oszczędzajcie na tym, ja strasznie oszczędziłam i trochę było to za suche. Znaczy wszyscy mówili, że pycha, natomiast wiecie, jak się piecze, no to tam więcej ma się obiekcji do takich rzeczy. Warto przygotować sobie taki dynks do cięcia tortu. Też daję Wam go w opisie, tutaj Wam go pokazuję w przebitce. To jest takie, nie wiem, wygląda to trochę jak taki łuk, o, z taką żyłką, którą odpinamy i przepinamy na odpowiednią wysokość. Dzięki temu przetniecie sobie blaty idealnie równo i ich nie poszarpiecie. Więc to jest bardzo fajny sposób. Ja tego używałam, też dawałam to na prezent dla osób, które lubią piec i świetnie się to sprawdza. Kosztuje to parę groszy, a naprawdę warto to mieć w szufladzie, bo czasami naprawdę życie ułatwia i nie musicie się tyle denerwować. Jeżeli chodzi o torty piętrowe, nie jest to tak, że położycie sobie tort na tort, tylko musicie niższy tort wypoziomować i powbijać na przykład jakieś tam, są takie specjalne cukiernicze ciulspa. Ja dawałam zwykłe plastikowe rureczki do napojów i obcinałam na odpowiednią wysokość, żeby wypoziomować sobie tort, który daję jako drugi. Nie możemy położyć tortu na tort, bo on nam po prostu wpadnie do środka. On musi mieć stabilną pozycję, więc o tym nie wiedziałam. Dowiedziałam się przeglądając wszystkie filmy YouTube'owe i ja Wam po prostu od razu mówię tutaj gotowca, że to jest bardzo ważne i normalnie małą poziomicą równałam to, żeby to było wszystko fajne. I masa cukrowa. Ja masę cukrową, tą plastyczny lukier, kupowałam po prostu na Allegro. I tam, gdzie my kupowaliśmy w ogóle ten lukier, każdy kolor miał inny smak. I pierwszy raz jadłam kwaśną masę cukrową. Po talerzach wszyscy sobie przekazywali różne kolory tych mas, bo każdy był ciekawy, jaką ma ciemnozielone, a jaką ma, nie wiem, kakaowy czy czekoladowy. Niesamowite. Więc fajna sprawa, nie było to takie ultra słodkie, jak zazwyczaj masy cukrowe są. Ale żeby masa cukrowa była idealna, wiecie, równiutka, to tort nie może być położona po prostu na tort. Tort musimy otynkować. Jeżeli chodzi o tynk, to jest po prostu masło, plus, które ubijamy, plus mleko skondensowane, które ubijamy. I to jest nasz tynk do tortu, którym wyrównujemy wszystko i potem na to nakładamy nasz lukier. Fajnie jest mieć taki spód do pizzy, wiecie, taki, co się obraca. Bardzo to ułatwia sprawę i myśmy z tego korzystali. Dajemy to normalnie na 10 minut do lodówki, wyciągamy, znowu równamy. Gdy jest to według nas ok, wtedy rozwałkujemy masę cukrową i nakładamy ją na tort. Ona nie może być za gruba i za cienka. Chociaż powiem Wam szczerze, że lepiej, żeby była za gruba niż za cienka, bo w przypadku zbyt cienkiej masy będzie Wam prześwitywać tort, on się będzie marszczyć i nie będziecie mogli tych takich kokardek zsunąć między sobą, a w przypadku grubszej masy jest to po prostu łatwiejsze. Więc jeżeli nie wiecie, to lepiej zrobić za grubą niż za cienką. Jaki smak był tortu? My robiliśmy orzechowy i Ferrero Rocher. I ten przepis kiedyś Wam dodam, jeżeli będziecie zainteresowani, to kiedyś on się pojawi, bo to jest naprawdę dobry tort, który smakuje absolutnie wszystkim i można z tej masy zrobić po prostu kulki Ferrero Rocher. I ta masa smakuje identycznie jak właśnie czekoladki. I wszystko, co chciałam Wam przekazać i o co pytaliście, macie tutaj w filmie. Jeszcze raz przekierowuję Was do linków na dole. Dajcie znać, czy Wy robiliście na przykład sami tort, czy jednak wolicie go kupić. Jeżeli chodzi o kosztorys tego wszystkiego, to sumarycznie około 1200 zł kosztowała cała ta oprawa, łącznie z dekoracjami, tortem i jedzeniem dla osób 16, bo tak może liczę po prostu wszystkich, których mamy. W przeliczeniu do cateringu i kupienia tortu dwupiętrowego gdzieś indziej, wyszło to o wiele taniej, dlatego też się na to zdecydowaliśmy. No i co?
Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Mam nadzieję, że nakreśliłam całą sytuację, odpowiedziałam na wiele pytań i też rozjaśniłam Wam przyszłe imprezy, które będziecie organizować. Zostawcie mi kciuka w górę. Jeżeli film Wam się spodobał, to będzie super, jeżeli go udostępnicie na przykład w grupach mamowych, na których jesteście. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Całuję, ściskam mocno. Pa! I temat tych zdjęć, o których wspominałam wcześniej. Słuchajcie, my zrobiliśmy tą girlandę za nami, cały ten wystrój, żeby każdy z gości mógł zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, żebyśmy mieli pamiątkę i żebyśmy mogli gościom dać taką pamiątkę w ramach podziękowania, że byli po prostu z nami w ten dzień, bo to było dla nas bardzo ważne. I każde zdjęcie było drukowane dwa razy. My mamy drukarkę z Epsona, dzięki której możemy drukować zdjęcia, więc wybraliśmy najlepsze zdjęcia, posłaliśmy na drukarkę, ona szybciutko je wydrukowała i mogliśmy od razu rozdać fizycznie zdjęcie. To było super, każdy był zaskoczony, w szoku i tak dalej, bo poszliśmy położyć spać Mikołaja i w konspirze totalnej jeszcze drukowaliśmy i wypisywaliśmy zdjęcia, więc na chwilę nas nie było z gośćmi i wyszło to mega super. Pierwsze zdjęcie z podziękowaniami i datą dostali właśnie goście od nas. Natomiast z drugiej strony daliśmy każdej osobie osobne zdjęcie, na którym chcieliśmy, aby napisali dedykację dla Mikołaja na roczek, którą kiedyś będzie sam mógł sobie odczytać, do której będzie mógł wrócić. To było po prostu prześmieszne, uśmialiśmy się niesamowicie i teraz mamy no naście zdjęć z dedykacjami dla Mikołaja, jeszcze chcemy to włożyć w album, aby nic nam się nie zgubiło. No wyszło to po prostu rewelacyjnie. Jeżeli macie możliwość albo jesteście na zakupie drukarki czy coś takiego, to warto wybrać taką, w której możecie drukować te zdjęcia. No inaczej się tego nie da. Musicie mieć tą drukarkę ze sobą, ale powiem Wam, że było to super, super przeżycie i świetna, świetna sprawa. Niesamowite zaskoczenie dla wszystkich gości i radość, jak czytamy te dedykacje na zdjęciach, to po prostu niesamowite. Więc fajna sprawa i sprzedaję Wam ten pomysł, bo może się przydać.